Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Kulturalny Poznań w sobotę 24 października zorganizowały turniej piłkarski pod hasłem Futbol przeciwko rasizmowi. Jest to kolejna akcja propagująca walkę z rasizmem, antysemityzmem, szowinizmem i dyskryminacją nie tylko na polskich, ale także światowych stadionach. Przedsięwzięcie nabiera tym większego znaczenia, że Polska wraz z Ukrainą przygotowują się do Euro 2012, a więc przyjęcia ogromnej liczby działaczy sportowych, piłkarzy i kibiców różnych narodowości i wyznań. O tym, z jakiego rodzaju incydentami rasistowskimi można spotkać się na stadionach oraz jak im zapobiegać, mówią Piotr Walczuk, Stowarzyszenie Kulturalne Poznań oraz Wiktor Marszałek, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Z jakimi przypadkami rasizmu w futbolu mamy do czynienia w Polsce? Przeróżne, od błahostek typu wyzwiska czarnoskórych zawodników na stadionach, a kończąc na naprawdę skrajnych przypadkach pobić, a nawet zabójstw na tle rasowym. Co organizatorzy chcą osiągnąć, organizując takie imprezy jak dzisiejszy turniej? Jest jeden cel głównie, aby w środowiskach kibiców piłkarskich zaczęto myśleć bardziej tolerancyjnie, nie tylko o mniejszościach narodowych, ale także o mniejszościach seksualnych, religijnych, różnego rodzaju grupach wykluczonych poza nawias społeczeństwa. Jakie działania podejmuje stowarzyszenie, aby zapobiegać rasizmowi? Mamy kilka kampanii. Najbardziej znana nasza to jest Muzyka przeciwko rasizmowi. Jest też kampania, którą właśnie też tutaj promujemy, Wykopmy rasizm ze stadionów, która też działa w całej Polsce. Muzyka przeciwko rasizmowi już jest znana poza granicami naszego kraju. Jest program Brunatne Księga, gdzie jest to program monitoringu incydentów na tle rasistowskim czy neofaszystowskim w Polsce. Jest kampania Skasuj rasizm, chodzi o usuwanie strony rasistowskich z polskich serwerów, a ostatnio też kampania, która ma na celu usuwanie aukcji rasistowskich z portalu Allegro. I właśnie teraz pod tą kampanią, przez rację tego turnieju, też zbieraliśmy podpisy pod petycją. A co o sytuacji na stadionach i zorganizowanym turnieju mówią sami uczestnicy? Czy spotkałeś się z przejawami rasizmu na stadionach w Polsce czy w Poznaniu? No tak, cały czas są przejawy rasizmu w Polsce na stadionach ligowych. To niby ma zniknąć, a tak naprawdę nie znika i ten turniej ma na celu to, żeby propagować akcję przeciwko takim faktom. A jakie to były przypadki? Rzucanie bananami w czarnych zawodników, wykrzykiwanie antyrasistowskich haseł pod właśnie adresem tych zawodników. Często jakieś okrzyki przeciwko chłopakom o innym kolorze skóry. Ogólnie w Polsce jeszcze ten problem istnieje, trzeba z nim walczyć. A kolejna tego rodzaju impreza być może jeszcze w tym roku. Będzie to koncert pod hasłem Muzyka przeciwko rasizmowi. Izabela Kończak, Radio Afera Poznań.